Kurna, no. Powiem wam, że ja to jestem wyjebany z butów, ale jest trochę przede mną. Mam nadzieję, że to zrobię. Zresztą wręcz aż muszę to zrobić, bo jutro do roboty. Ale tak mi się nie chce, że szok. Żebym jeszcze ja to rozkładał na początku, to bym wiedział, jak to do końca złożyć, ale nie mogę znaleźć śrubek. I tak błądzę, i tak się szwendam. Często nie ma tak, że po prostu sobie kupimy gotowe kolektory i sobie zamontujemy. Z reguły zdarza się to tak, że jest 10 razy więcej pierdolenia niż z oryginałem. Bo ja oprócz tego, że sobie wsadziłem po prostu kolektory, to ja jeszcze tutaj, o, muszę sobie przerobić mocowania, bo to wygląda jak kozie z dupy. I nawet nie ma jak tutaj tego przykręcić, nie? I na dodatek jeszcze podejrzewam, że tu się nie wyrobię tym frędzlem, który był w zestawie, więc będę musiał też coś kurna przerabiać. No i tak właśnie jest w kółko, nie? A jak mi pękną te kurwy, to autentycznie spalę tego, kto mi je sprzedał, nie? No dobra, może tego, kto sprzedał, to nie, ale nie omieszkam się nie odezwać do producenta. W ogóle kurwa, jak tam wsadzić rękę, to jest normalnie masakra. To na samochodzie to jest praktycznie nie do zrobienia, można się tak nawkurwiać z jedną śrubką, która jest gdzieś tam w pizdu. Dobra, wy se pójdźcie, a ja se poczekam. No dobra, mniej więcej tu. Ani tu podejść z tej, ani z tamtej, ani ze sramtej, bo ani klucz płaski nie ma zakresu, ani taka grzechotka na przedłużce różnego rodzaju z zakrętasami. Jest masakra, no. No jak to się nie wkurwić, kiedy? Nie? Tylu chuli w koło. No i wtedy trzeba kombinować, no jeden ruch płaskim kluczem od dołu, później kurwa czymś jeszcze innym od góry i tak do usranej śmierci się biega od góry na dół. Dobra, chuj, jedziemy dalej. Niech mi tylko ktoś powie, że praca mechanika jest lekka, nie? To... Nie wiem, co zrobię, ale będę krzyczał. No słuchajcie, udało mi się większość rzeczy zrobić. Jestem tak wyjebany z kapci, że nawet nie wiem, jak się nazywam, ale spoko, którą mamy na osi. O, 10. Nie, 11? Chyba 11. Chuj, już po dobranocce. Ale cóż tu dużo pierdzielić, no generalnie roboty trochę jest, nie? Oczywiście. Nie skończyło się na tym, żeby to będzie takie piękne, tylko a to trzeba rurkę skrócić, a to przedłużyć. Oczywiście gazownia też jest, nie? Musi być gazownia, bo na benzynie samej to naprawdę teraz kurwa pojeździć to jest masakra. A zresztą ja i tak nie uważam nigdy, że gaz niszczy silnik. Jeżeli ktoś tak twierdzi, to niech po prostu weźmie sobie kalkulator, nie? Ile razy musi zwrócić instalacja gazowa jeżdżenie na gazie w stosunku do kosztów, jakie są związane z remontem silnika. Przy moim bucie, a gaz traktuję często jak przycisk, no to by wychodziło, że na gazie zaoszczędziłem na 3 albo 4 remonty silników. Więc pozdro dla hejterów, ja tam jeżdżę na gazie, nie wiem jak wy. Bo taniej. I w sumie
nikt nie mówi, że gorzej, bo można fajnie wystroić samochód na gazie. Właśnie z tego względu też głównie gaz jest moim zdaniem dobrą alternatywą dla paliwa, nie? Tak jak mamy zatankować 9,5, no to raz, że przepłacimy dosyć sporo w stosunku do gazu, natomiast na gazie będziemy mogli uzyskać lepszy efekt, jeśli chodzi o moc. To jest taki mit, że jak się zapierdziela gdzieś albo stoi na światłach, że trzeba przełączać na benzynę, żeby lepiej zapierdalał. Nie, 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 to nie od tego zależy. Oczywiście takie są wrażenia, że tak jest lepiej, faktycznie. Ale jeżeli dobrze się to wszystko wystroi, no to przyrost na gazie jest zdecydowanie większy. Znaczy zdecydowanie, no wiadomo, może super rewelacji nie ma to jak na nitro, ale czy tam turbo, ale zapierdziela wystraszająco, nie? Jestem brudny jak ja, pierdzielę, powiem wam szczerze, że kurna, potrafi to wszystko wykończyć. Łapy to wyglądają jak u murzyna. Sam też się czuję brudny, bez kitu, jak mi się wydarzał w szambie. Z olejem, oczywiście. Ślisko to, kurna, właśnie tak wygląda pole walki po takich właśnie swapach i tych innych pierdołach. Może to niektórym idzie o wiele szybciej, jakoś tam bardziej estetycznie, ale ja zdecydowanie mogę wam powiedzieć, że jak już się podejmuje takiego czegoś, to tu jest tajfun. I połowa czasu pracy to jest później sprzątanie tego gówna, nie? Nikt nie wiem, gdzie jest co, gdzie co leży, tu wszystko leży wszędzie. Natomiast jeżeli człowiek się skupi bardzo powoli i tak sobie będzie krążył i łaził, to może w końcu znajdzie jakąś tam dziesiątkę, klucz dziesiątka leży tam, kurwa, grzechotka, przepraszam, nasadka leży tam, a grzechotka gdzieś w pizdu, nie? I tak trzeba krążyć, nie? Dlatego też ważny jest porządek, którego ja niestety nie mam siły dzisiaj dopilnować, bo mam to szczerze powiem w dupie, nie? Jakoś mi to idzie i myślę, że jeszcze pójdzie, bo ja się nie poddam. To musi, kurna, stąd wyjechać jutro rano. Bo jutro rano, no, to jest co innego do roboty, nie? Znaczy może rano. Chciałbym, żeby to już odpaliło, nie? Tylko też, kurna, trudno jest odpalić coś bez wydechów. I to jeszcze o tej godzinie. No ja okrutnie jestem ciekawy, co to da, tak naprawdę. A powiem wam, że między 2,5 a 3 litry widzę, mogę wam powiedzieć, różnicę. Oczywiście nie mówię o samym silniku, bo silnik, wiadomo, ma większą pojemność, ale co tu się tak naprawdę różni między 2,5 a 3 litry w przypadku L60? No to tak, kolektor sący jest inny. Przepustnica również jest inna, ponieważ ma inną średnicę. Jeżeli przepustnica, to i rurka dolotowa też jest inna. Ale o dziwo przepływom jeszcze jest ten sam, nie? Więc chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zmianę softu i powinno bangle. Coś tu jeszcze jest innego? Budowa filtra powietrza jest ta sama. Kolektor, przepustnica. Disa teoretycznie nie pasuje, ale tam jest takie gówno ustrojstwo, które trzeba złamać i wtedy wchodzi. No to poza tym chyba wszystko powinno banglać, nie? Ciekawe, że to odpali w ogóle, bo to wszystko z części pierwszych. W sumie tak na dobrą sprawę już bym mógł to odpalić, ale gdzieś tutaj mam wrażenie, że czegoś zapomniałem, nie? A! Dolać oleju, nie? To takie najmniej ważne w tym momencie. Szczegół. A, często mi się zdarzało. Często, kurde. Czasami mi się zdarzało, nie? Przepraszam, może nie czasami się... Czasami się zdarza. Każdemu, nie? No ale oczywiście w porę się człowiek jorgnie, że odpala i tu kurna nagle ciśnienie oleju dalej się pali, nie? Akurat na tyle, co jest przesmarowane na pierwszy rozruch silnika, to powinno mu styknąć nawet na kilka minut pracy. No dobra, jedziemy dalej z koksem. Także wydaje mi się, że wszystko jest zrobione zacnie. No oprócz tej izolacji tu. Co ja tam wcześniej wsadziłem śrubokręt i spartoliłem, więc będę musiał sobie to wymienić. Tu czegoś nie dokręciłem, ale kurna, nie wiem, czy blaszkę zgubiłem, czy co. I jakoś musiałem przekombinować, żeby to miało sens. Ale tak patrząc, nie powinno się tu nic poważniejszego stać. Także kurna, wszystko powinno być cacy. A wiecie, jaki ogólnie mam zamysł co do tego silnika? Mam właśnie taki, żeby udowodnić, że na w sumie seryjnych gratach bez jakiegoś tam większego wkładu
spróbować wystroić go, może, nie wiem, jakby się udało 250 koni, to by było naprawdę zacnie. Oczywiście jak będzie 240, też będę zadowolony. Jak 230, to się kurwa wcale nie zdziwię, bo to będzie dopiero zagadka. A jak poniżej, to znaczy, że coś spartoliłem, nie? I że coś jest nie tak. Kurde, no naprawdę, powiem wam, coraz więcej osób tu przychodzi do mnie i naprawdę patrzą na ten silnik i ciekawią się, co z niego będzie. No ja sam jestem strasznie ciekawy, bo chciałbym komuś udowodnić, że można naprawdę coś z tego zrobić bez jakiegoś tam większego, nie wiem, no typ, zamysłu typu wałki, jakieś dedykowane jeszcze kolektory, sące i tak dalej. No do tego wydech kompletny przelot, nie? Ja tutaj chcę zostawić środkowy tłumik seryjny i końcowy także. Tak, żeby to była praktycznie w 100% seria i żeby się nikt nie skapnął, oprócz tego, że są kolektory, nie? Wydechowe i inne. Więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurwa, no doczekać się nie mogę, naprawdę. Tak jak było cisne i nic, tak teraz może będzie cisne i coś. Moim marzeniem co do tego samochodu to jest tylko i wyłącznie objechanie wszystkich możliwych trójek seryjnych, które jeżdżą, o czym mówię, o E46, nie? Wszystkich trójek, które jeżdżą tutaj po okolicy bądź na mieście, z wyjątkiem M-ki. Chociaż kurwa, diesla to może i też. No nie wiem. Chyba raczej nie. Nie, na pewno nie. No ale w każdym razie zamysł jest taki, że to auto chcę, żeby po prostu było w stanie wydymać wszystkie trójki E46 bez M-ki. Z racji tego, że maksymalnie mogą mieć seryjne 231 koni, nie? A mój z racji ciężaru powinien mieć trochę więcej, więc teoretycznie mógłbym wydymać sobie każdą z takich trójek, nie? No. Co? Co ja pierdolę? No nic, kiedyś myślałem o 4.8 silniku, ale... Czy kiedyś, kurwa, to było raptem miesiąc temu, nie? Ale... Jednak stwierdziłem, że zostanę przy szóstce. Tu trzeba było naprawdę dużo więcej rzeczy pozmieniać, układ hamulcowy. Podejrzewam, że gdzieś tutaj jakieś dziwaczne przeróbki łapy silnika. W ogóle bym się z tym nie odnalazł, szczególnie kiedy jeszcze jest instalacja gazowa. Więc... No nie, zdecydowałem, że jednak szóstka to szóstka i stoję przy tej szóstce. Nie 4 ani 8, tylko 6. Tak się mega uparłem na te silniki, nie? A tu jest mój taki poprzedni dziwoląg, jakby ktoś może chciał się zaciekawić. On był w turbo. Ogólnie składałem go z 10 różnych silników pod swoje własne jakieś tam wymysły szatana. Miało to kolektor od M50. Wcześniej natomiast pofrunęło do Morświna. No i powiem wam tak, jak patrzę na ten silnik, tu stoję i patrzę, to mogę wam powiedzieć z ręką na sercu, nigdy więcej kurwa turbo. Naprawdę, to jest coś tak mega irytującego, że nie da rady osiągnąć w pełni jakość tej bezawaryjności, nie? Żeby się cieszyć w 100%, nie? Tak jak wolno ssakiem. No nie ma takiej możliwości w przypadku kombinacji alpejskich, robiąc tak jakby dodając coś do czegoś, co było fabrycznie bez tego, nie? Czyli kurwa. Problemami były wydechowe chińskie kolektory, które pękały. Zacinające się zaworki Westgate, polejące wtryski, problemy z układem zapłonowym. Z samą turbiną, nie? Z zasilaniem olejowym, z przepaleniem czegokolwiek. To jest jednak spory wyczyn, żeby zrobić coś takiego, co będzie się trzymało kupy, nie? Ale naprawdę to tylko się tak wydaje, że to się robi coś takiego i super szał, nie? Jednak trzeba się liczyć z tym, że trzeba mieć trochę kasy, nie? Żeby się bawić w takich pracach. Bo jeżeli ktoś nie jest gotowy na zrobienie czegoś takiego, nawet nikt nie zaczyna, bo może sobie tylko ewentualnie krzywdę zrobić, nie? Zresztą jak widziałem, no to wiele osób, które tak się napaliły na turbo, zaczęły z niego rezygnować. Ja się wcale nie dziwię, nie? Bez kitu, bo ja spędziłem przy tym to chyba z rok i tak cały czas kombinowałem, coś tam dokupywałem, coś zmieniałem,
tak żeby to wyglądało na taki daily. Ale serio, kurna, co za tym idzie? Jednak kurwa, kupę straty czasu i chuj. No ale wiadomo, przejechałem tam 1000 km to w sumie na tym silniku, więc on faktycznie zapierdalał, to taką radochę przyniósł. Ale kurwa, długo się nie naciszyłem, bo jak nie ciśnienie oleju, to kurwa coś spadło, nie? Tu coś się przegrzało, tu coś pękło, tu coś odpadło, kurwa, no to jest... A i tu oczywiście, że coś cieknie, nie? Kurna, bez kitu, jakby się samochodu, znaczy jakby się tego silnika nie chciało uszczelnić, to on autentycznie jest jakiś dziwny. Zapierdalało z niego jak ze świniaka. No ale mieszał większość. Dobra, ja ten... W sumie to jestem już na tyle zmęczony, że już nie chce mi się gadać, nie? Także... Do następnego. Nie? Próba pierwsza. Coś tam się dzieje. Cześć! Cześć! O, nie chodzi? Chodzi. Ale na wszystkich? No. No słyszałem, jak nie na wszystkich. No nie, no na wszystkich chodzi, tylko dopiero wstał. Zregenerowali? Co? Tak. Zregenerowali i co powiedzieli na temat tego oleju? Nic nie powiedzieli. Nie, no chodzi, trochę musiałem go kręcić dłużej. A to zrobiłeś sobie? Dzisiaj robiłeś coś? Wczoraj w nocy i przedwczoraj. A dzisiaj? Dopiero co stałeś? Nie, dopiero co stałem. Zostało mi tylko, znaczy do zrobienia zostało to, co już sorry, ale nie ogarniam po was, bo nie wiem, gdzie są śrubki do tego. Pudełko. Na takim miejscu. Tak. No tak, ale kurwa, która to jest która? A jest to. Co? Torksy. No torksy to ja wiem, ale mi tu nie pasuje. Tyle to i ja wiem, kurwa, ale... Ale to jeszcze jest plastik. No właśnie. To jeszcze jest plastik. To jest taki plastyczek jeszcze, ten, dopiero później. Dobra, ważne, że żyje. Kurna, ale się z nim napierdoliłem. Jeszcze wydechy trzeba będzie porobić tylko i to wszystko. O, zamaz? Nie. No jest. Coś pryskałeś? Mhm. Dobra, wszystko chodzi jak zegareczek. Kurde, jest doskonały. Ładnie. Prawie, że. Dobrze jest? Co prawie, ale co jest nie tak? Prawie, że. Do czego jeszcze się przypierdolisz? Jeszcze trochę kopcuje wadło się. No kopci, no kurwa, no dziwisz się. Też byś kopcił, jakbyś świeżo wyskoczył z pizdy. Kule wadło kopie. Płynu mało jeszcze. Jeszcze nie dojadę. No ogrzewanie już jest okej. Okay. To? To jest turbo. Takie mokre. Nie spieszaj się z ogrzewaniem. Nie, do turbo nie trzeba. No dobra, rundę można złapać. Dobra. Ogrzewanko na full. Co by się nie zagrzał? Pyk. Co jest, kurwa? Muzyczkę można sobie zapodać. Dobra, błędaszki są? Pyk. O, nie ma. Dziwne. A wywaliłem sondy. Pewnie zaraz się wszystko coś pojawi. A może i nie. No i dobra, najpierw spokojnie.
żeby nie dawać mu na zimnym. Przynajmniej przez te kilkanaście kilometrów, nie? Bez przesady, wszystko jest czyściutkie, nowiutkie, musi się dotrzeć. Ale to nie znaczy, że ja nie będę nim zapierdalał zaraz, nie? Na razie czuję sobie zajebistą reakcję na gaz, nie? W porównaniu z tego, co było wcześniej. Kita. Ach, kurna, już czuję! Już się jaram, bez kitu. Nie mogę się tego doczekać. Dobra, tak przejedziemy się spokojnie, co by nie szaleć. Ale dźwięk jest w ogóle całkiem inny, jak się wywali katy. Jest taki jakby... coś, czuć ten taki wypiart, który gdzieś tam się mieli i gdzieś tam wylatuje z taką prędkością, jak powinien być. To się po prostu czuje, nie? Jak wcześniej były katy, to był taki... no trochę można powiedzieć jak taki stłumiony diesel, nie? Ale oczywiście ten samochód nie jechał jak diesel, bo diesel to przynajmniej idzie od spodu, od dołu. A ten to w ogóle się kurwa toczył i nie chciał jechać, miał wyjebane. Więc tak reasumując, teraz jest, no już czuję, że jest o wiele lepiej, dlatego ciskam pedał, ciach. I już coś tam się zaczyna zbierać. O, jakiego kopcia zapierdolił. Pewnie się wydech przepala, wszystko się przepala, nie? A, bo tu na gazie jest, kurwa, przecież gazu to ja jeszcze nie chcę, bo ja jeszcze nie konfigurowałem gazu, nic. A tu się gaziuta od razu załączę. Nie ma bata, nie ma tak od razu na gazie, kurwa, już mi przynajmniej trochę pochodzi trochę na benzynie, ale kurna, czuję już po prostu, że rwie. Jest cały czas coraz lepiej, nie? Wczoraj tak siedziałem i rozkminiałem na temat wanosa wydechowego, nie? I tak sobie stwierdziłem, nie wiem, może się mylę. Ale tak sobie rozpiliłem, czy w wanosie wydechowym jakikolwiek ruch wałka w kierunku przyspieszenia, czyli tak jak mamy wanos po stronie ssącej, wanos po stronie wydechowej, czy on jest tak naprawdę potrzebny, wanos wydechowy, czy jest potrzebny do jakiejś zmiany osiągu. I tak powiem wam szczerze, tak logicznie sobie zacząłem rozmyślać na ten temat i powiem, że każde przyspieszenie wałka, według mojego mniemania, ma sens tylko i wyłącznie do ekologii, ponieważ przyspieszając wałek wydechowy, tak jak robi to Vanos, tak jakby część spalin podczas suwa wydechowego wraca z powrotem do suwu ssania, nie? Czyli tak jakby przepala jeszcze raz tą mieszankę wydechową, która już powinna znaleźć się w wydechu, nie? A staje się w tym samym momencie po stronie ssącej i co za tym idzie? Ekologia, ale żadna moc, nic innego, nie? Więc ja tak grubo się muszę pozastanawiać, czy przypadkiem go nie wyłączyć, nie? A cholera mi ten vanos. A co jeżeli się zacinają takie vanosy właśnie w pozycji takiej, w jakiejś tam pozycji się zacinają i właśnie są takie różne jajca, a samochód nie jedzie, albo to, albo tamto, albo ma błędy sondy i wcale się nie dziwię, bo tak mam sprawę, przyspieszając samego vanosa po stronie wydechowej tak do przodu, no to wychodzi na to, że to nie ma nic wspólnego z osiągami, jest tylko gorzej, nie? Więc ja nie chcę tego i będę sobie to wyłączał, nie? Ciekawe, jaki to efekt przyjedzie. Gdzie jedziesz, dziadu? 3 litry jedzie, odejdź. Ja będę cię dymał teraz, o. Tu cię, co mi twoje TFSI? A, zebrał się, dobra. Coś tam się dzieje. Ale będę miał samochód. Kurwa, w końcu nie będę musiał mówić, że jeżdżę dieslem, nie? Chociaż jeździłem benzyną, ale takiego kopcia sadził ten samochód ze świateł, że aż wstyd mi było patrzeć na to lusterko, nie? Autentyk. Jak ktoś się pytał, to ja mówię, że 3.0D siedzi, nie? Niebawem trochę pojeżdżę, później pojadę na hamownię. Oczywiście jeszcze softa nie wgrałem od 3 litrówki, więc jest od 2,5. Jakoś to jedzie, ale wydaje mi się, że powinno jechać lepiej, nie? Że zdecydowanie powinno jechać lepiej, no. Więc myślę, że sama zmiana softu też tutaj zrobi robotę, nie? No a później wiadomo, stroje, nie? Kurde, jedźcie, Janusze. Jednak całkiem odczuwa się inaczej jazdę samochodem, który ma zrobione vanosy, wszystko wyczyszczone, posprawdzane. To jest całkiem inna przyjemność z jazdy. Ten samochód po prostu depie się mu i czuć, że on chce jechać, że on zaczyna po prostu
wyłaniać ten swój moment, nie? Autentycznie, ja teraz dotykam pedału gazu i czuję, że od dołu zaczyna łapać taki diesel, nie? Niesamowite. Pyk, gaz. O, a nawet mi się poszlizgnęło coś, nie? O, nie wiem, czy nie sprzęgło. No, koło to wątpię, no chyba, że po prostu to jest taka moc, że się koło poszlizgnęło, nie? Nie, no idzie, dobrze idzie, już mi się podoba. Czuję jakby w górnym zakresie obrotów tak od 5000 by było trochę gorzej. Ale taki objaw był też wcześniej, nie? Więc coś może być z softem, nie? Jak na razie dół całkiem zacnie. Ale się ślizga. Aż się ślizgają koła, autentycznie. Kurwa. No bo wcale nie jest tak, kurwa, przyczepnie, bym powiedział. Jest okej, okay. Jest fajnie i bardzo mi się podoba, naprawdę. A wiem, że będzie jeszcze lepiej. Kurna, przynajmniej jeden temat z głowy. Cały weekend siedziałem i modliłem się nad tym, bo inaczej się tego nazwać nie da. Poczułem się naprawdę jak wyplute kozie z dupy.